Szanowni Państwo, pierwsze miejsce w plebiscycie Belfer 2022 uzyskała pani doktor inżynier Sara Dzik. No i dostąpiłam tego zaszczytu po raz kolejny. Jest ze mną najlepszy Belfer UWM Anno Domini 2022 roku, pani doktor inżynier Sara Dzik z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Przede wszystkim wielkie gratulacje. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję bardzo. Po drugie, mocna, niekłamana zazdrość za te wszelkie owacje i wyrazy uznania, które pani dzisiaj otrzymała. Jak się pani czuje w takiej roli? Chyba nie dowierzam. Dopiero też przed chwilą uświadomiłam sobie, że w momencie ogłoszenia wyniku zbiegli do mnie studenci z kwiatami i zapytałam się swojego partnera, mówię, te kwiaty to czyje są? A on mówi, to twoje, przecież studenci przybiegli. Mhm. I rzeczywiście to były tak duże emocje, że nie wszystko pamiętam, dopiero teraz do mnie wszystko dociera. Coś niesamowitego. Stres chyba, który dopiero teraz tak naprawdę odczuwam, wzruszenie i radość, i takie uwieńczenie ciężkiej pracy naszych studentów. To emocje, które pani odczuwa, ale to też emocje, które pani wywołuje, bo przecież na pewno w żadnym scenariuszu dzisiejszej gali nigdzie nie było wpisane zbieganie do pani z właśnie z tymi bukietami pięknych kwiatów. Coś niesamowitego, rzeczywiście pomyślałam sobie, że wow, ja to zrobiłam, ci studenci polubili mnie za coś, zżyli się ze mną z jakiegoś powodu, więc chyba rzeczywiście jest tak, jak pani pięknie przed chwilą powiedziała, ale to też wskazuje na to, że nasi studenci są niesamowici. Są to osoby z otwartymi umysłami, bardzo kreatywne, pracowite, z poczuciem humoru. Tylko takich studentów mam, więc to też jest niesamowite, ale myślę, że też dobre podejście do nich tutaj wpływa na to, że ci studenci jednak no, polubili mnie i to już jest kolejny raz, kiedy pokazali mi taki jasny dowód, że bardzo mnie wspierają. Niedawno też miałam obronę rozprawy doktorskiej. Przybiegli właśnie z kwiatami, ci sami studenci, którzy dzisiaj zbiegali ze schodów, przybiegli właśnie z kwiatami, z drobnym upominkiem, z życzeniami. I to dopiero do mnie dociera, że to, co robię, rzeczywiście ma sens i trzeba robić tak dalej. A ja sobie myślę, że ich pracowitość i też takie poświęcenie, czy ta spontaniczność, to, co dzisiaj pokazali, to, co pokazali po pani obronie doktorskiej. Myślę, że oni czerpią przykład i ten przykład idzie między innymi od pani, ale zastanawiam się, czy też nie odbiera pani tego wszystkiego jako pewnego rodzaju zobowiązania, odpowiedzialności, która na panią dzisiaj właśnie razem z tym pierwszym miejscem no poniekąd spadła. Dziękuję przede wszystkim za piękne słowa, aż głos mi się łamie. Dziękuję naprawdę. Jeśli chodzi o taką odpowiedzialność, to jak tylko rozpoczęłam prowadzenie zajęć w ramach praktyki doktorskiej, wiedziałam, że ja pełnię rolę nauczyciela i już z tym wiązała się potężna odpowiedzialność. Od niespełna 2 lat pracuję jako nauczyciel akademicki i do każdych zajęć podchodzę z dużą odpowiedzialnością. Przed każdymi zajęciami robię sobie takie 15 minut wyciszenia, uspokajam myśli w głowie i dlatego też każdą grupę w inny sposób traktuję, z tego względu, że zastanawiam się, jak do tej grupy dotrzeć. Staram się nikogo nie skrzywdzić i też każdego równo traktować. Także dzisiejszy tytuł rzeczywiście jest to pewna odpowiedzialność, ale ona towarzyszy mi w zasadzie od zawsze, odkąd tylko rozpoczęłam realizację rozprawy doktorskiej. You also thank today your students from Kazakhstan for the support, for the fact that you actually hoped or predicted that they were following us on social media and supporting you this way, at least. You said something about being magical, this magical contact with them, and the fact that your way of teaching and the knowledge that you pass to them, in a way,
goes that far because Kazakhstan is not a neighboring country to Poland, right? Right. I was in Kazakhstan about 2 years ago, and I still have contact with students and colleagues from Kazakh National Agrarian Research University. We met at Zoom and sometimes on WhatsApp. We are talking about to each other. So it was amazing for me because I didn't expect that they would like to take a part in competition, that mm-hmm. they would like to vote on me. Mm-hmm. So I was surprised. So I'm very grateful for their support. Mm-hmm. It was magical because I was feeling their energy, their good vibes. So I think they are always the best. I love our Polish students and my students from Kazakhstan also. And they are also wonderful. And when I was in Kazakhstan, I met many people, students and colleagues, who supported me. Mm-hmm. So I felt there like at home. Yeah, and this is why that's wonderful that we can, but this is why this is the support that made us talking in English today. I can congratulate you in every language, because I am very much also privileged and honored that today I was able to talk to you. Congratulations once again. Gratulacje jeszcze raz. Jestem naprawdę zaszczycona, że mogłyśmy dzisiaj chwilę po wręczeniu pani tego zaszczytnego tytułu porozmawiać, bo pani emocje naprawdę warto przekazywać dalej. Dziękuję pięknie za rozmowę i jeszcze raz gratuluję. Dziękuję serdecznie, jest pani wspaniała. Bardzo mi miło, że porozmawiałyśmy również chwilę po angielsku. Rzeczywiście studenci z Kazachstanu z pewnością będą oglądać. Wyślę im link, jak już będzie dostępna informacja w internecie. To bardzo miłe, że również o nich pani pamiętała. Dziękuję serdecznie również za te ciepłe słowa. Cudowna jest pani, naprawdę. Jedyny raz, kiedy rozmówczyni wzruszyła redaktorkę do tego stopnia, że redaktorka nie wie, co powiedzieć. Once again, our best greetings go to Kazakhstan, to your colleagues, and your students. And once again, congratulations. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz pięknie dziękuję. Dziękuję.